Zapomniałem takich plasticzków pomalować. Niech to szlak. Dobrze, że mam jeszcze farbę. Jak widać, blaszki z niedzewki trzyma. Blaszka z niedzewki trzyma się doskonale. Samochód stoi na lewajku, właśnie na tej blaszce. Tynie koło w powietrzu. Przedniego nie ma. Nic się nie dzieje. I tak właśnie ma być. Kto widział Żajana na glebie? Lekki tylko prześwit. Pod tarczą. Tak samo z drugiej strony. Z tłustą na lewajka stoi. Niziutki. Niby niziutki. A do dachu i tam mam daleko. Liwa, zamiast grzebać się z tymi samochodami, lepiej bym sobie jakieś warunki stworzył do tej zabawy mojej. Albo zacznę prać konkretne pieniążki, a nie tylko się w to bawić. Za robotę. To może będzie mnie stać na jakieś zrobienie sobie pomieszczenia porządnego. Takie chociaż, żeby można było coś pomalować sensownie. Nie. To jest sufit. 10 cm nad głową. I ruszyć się nie ma gdzie. No ale to może kiedyś w przyszłości. Teraz zabieramy się za kuźwa pierdzielony dach. Nie mam słów. Ten dach to kuźwa ja całe auto. Najlepsze jest to, że zrobimy teraz naprawę po fachowemu, bez wyciągania szyby, usunięcie korozji. Tak, wiem, na długo to nie wystarczy, tak się tego nie robi, ale takie dostałem zalecenia, więc ile wytrzyma, tyle wytrzyma. W ogóle dach miał być chyba nierobiony, no ale jak, ale głupio to wygląda. Cały w koło zrobiony, a tu z przodu nad szybą takie coś. Podejrzewam, że tu pewnie już by trzeba było wstawiać kawałek. No ale nie mogę, mam zakaz wyciągania szyby. Na razie, bo szyba była niedawno wstawiana. Jakoś chyba z kilka tygodni, ja to przepamiętam. Przed tym, jak auto zostało, jak auto trafiło do mnie. Tak więc... szyba jest nowa. Jak nikt nie pomyślał nad tym, żeby to zrobić przed wymianą właśnie szyby. Ale trudno się mówi. Zabieramy się za glucenie tego dachu. Z jednej strony dobrze, że Szajan jest wysoki. Po brudne. Bo nie będzie widać, ile się sypów jebie w dach. Bo trzeba być... chyba mieć z 1,90 m albo 2 m, żeby widzieć dach cały. Albo przynajmniej tak mi się wydaje. Tam mieliśmy korozję. Tu jest przód. To jest załatwione. Ja se stoję na stołku. Będę musiał na palcach jeszcze malować. Przód i tak jest opuszczony. Lupa nie. Jakoś to tam pomaluję. Jakoś. Jeżeli chodzi o jakość wykonania, na pewno będzie miała wiele do życzenia. Kuźwa, jaki to jest kawał dachu. Jakie dole.
Landaja. Jeszcze nie Lingi. Trzeba się pytać o oklejanie. I lecimy z Kruksem. Miało być dzisiaj szybciej. A już jest po trzeciej w nocy. Właśnie skończyłem. Pistolet umyty. Nie było łatwo. Ręka jeszcze mnie boli. Kawał kuźwa elementu. Nie będę kłamał. No. To nie komoja, jak widać. Ładnie się rozlał, o, ale widać, że gdzie nie gdzie. O, tu akurat fajnie. Coś powpadało. Wcale mnie to nie dziwi. Wiedziałem, że tak będzie. Dobrze, że szajan wysoki, to nie będzie widać. Tak mocno. I co jeszcze? A, sprężajka mi się przy tym elemencie tak spociła troszeczkę. Moja 50. Muszę pomyśleć nad instalacją, bo już przy końcówce zaczęło mi z pistoleta, z potretu, która bąbelkować woda, powietrze. Czyli już mam węż wodę, doszło już do pistoletu. Gorące powietrze zrobiło swoje. Jednak sama 50 na takie już połacie, że tak powiem, malowania jest stanowczo za mała. Chociaż by się jakiś zbiornik jeszcze dodatkowy przydał. No i tyle. Witam, mamy klapę. Ładnie. Docelowo klapa ma być inna. Ale, że raczej nie w tym roku. Mam ją tylko troszeczkę podrobić, żeby tylko, powiedzmy, pasowała do samochodu. Wziąłem tu kawałek, już miałem to szaszpachlować w ogóle, ale już wyciąłem. I kuźba się musiała włączyć. No, aż taki dobry to ja nie jestem, żeby tą klapę otwierać. Bo ona, cały ten rant ma tu od spodu już też zarysowiały. Tu jeszcze na wierzch nic nie wyszło. Tam za bardzo to tam dojścia nie ma. Piaskarki też nie mam. Tu trochę wyszlifowałem. Zobaczymy, jak zadziałają środki. Właśnie pod takie rzeczy, jak to długo wytrzyma. Czyli klapa ogólnie jest zrobiona na sztukę. Została mi farba. Jeszcze klar. Więc obawię się. Tu sobie tylko tą malutką łatkę stawię, żeby niemożliwie to wyglądało. Miałem to jakoś załatać szpachlem, ale mówię, może siądzie, choć Wolf spadł. Więc taka piękna sztuka będzie. Nie zawsze można wszystko elegancko zrobić, nie aż trzeba. Jak każą, to robię. Bez sensu trochę robota. No ale tylkiej klapy w tej chwili nie ma i w najbliższym pewnie momencie nie będzie, bo klapa ma być tym razem szukana osobiście, nie przez jakieś portale czy Allegro, to najwyżej trzeba osobiście ją obejrzeć, żeby nie było dalej z drzwiami. Jest ta klapa, na razie idzie na sztukę. Widać, się cieszy, czyli pójdzie na złą. Wiadomo, koszt farby, niestety, lakieru, tu trochę pracy. Można powiedzieć, że można by było włożyć to
tą inną klapę jakąś znaleźć w dobrym stanie. Chociaż przy Szajanie to chyba będzie ciężko, bo chyba często one gniją. No i tyle. Zobaczymy w ogóle, jak to długo wytrzyma. Bo jeszcze się okaże, że będzie ta klapa jeździć długo. Ja się zabieram. To szlifowywanie, spawanie. Na to pójdzie APP. Ten mały ten środek niby na LD. Później epoksyd, podkład wypełniający. Chyba, że będzie trzeba gdzieś tu szpaklować. W jakieś miejsca. Delikatnie. I malujemy, nie spuszczamy się nad tym. Wiem. Klamkę powinienem zdemontować. Ale klapa i tak idzie do wymiany. To jest tylko, że ja powiem, na tymczasem, a tymczasem na 5 lat. Więc najprościej, najszybciej, bez demontażu. Ciekawe, kiedy to wszystko wyjdzie. Zbliża się właśnie zima. Tuż wielkimi krokami to zobaczymy. Teraz się schnie, a ja ogarniam w garażu, bo jeszcze dzisiaj planuję to pomalować.